Szanowni Państwo, chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o mechanizmach molekularnych apoptozy, procesu, który występuje bardzo często zarówno w trakcie funkcjonowania organizmu, w czasie wymiany uszkodzonych, zużytych, starych tkanek i komórek na nowe, występuje także w szeregu procesach patologicznych, takich jak neurodegeneracja, choroby takie jak Alzheimer, Parkinson, przy eliminacji komórek nowotworowych. Tutaj przedstawiłam Państwu taki bardzo uproszczony schemat, jak zmiany przebiegają w czasie. Istnieje pewien bodziec aktywujący. Na przykład, jeżeli w organizmie pojawiają się komórki nowotworowe, to układ odpornościowy może je rozpoznać i skierować przeciwko nim obronę, która polega na tym, między innymi, że wydzielane są białka cytotoksyczne. Cytotoksyczne białka, cytokiny, łączą się z określonymi receptorami i dochodzi do utworzenia się pewnego kompleksu apoptozowego, o którym jeszcze powiem. W wyniku działania tego kompleksu dochodzi do zaburzenia funkcji mitochondriów, co powoduje aktywację caspas egzekutorowych i w wyniku aktywacji tych caspas mamy do czynienia ze zmianą błony komórek, zmianą morfologii komórek i z degradacją DNA, która jest już nieodwracalnym etapem apoptozy. I teraz chciałabym Państwu opowiedzieć trochę bardziej dokładnie, w jaki sposób różne bodźce mogą wywołać śmierć komórek. Tutaj chciałabym przedstawić, jak przebiega mechanizm śmierci wtedy, kiedy na komórkę działa cząsteczka cytotoksyczna, która jest nazywana FAS ligand bądź też ligand CD95. Otóż okazuje się, że na większości komórek znajdują się receptory, które są w stanie rozpoznać cząsteczkę cytotoksyczną, jak ona się pojawi. Związanie tej cząsteczki z receptorami powoduje ich agregację i okazuje się, że receptory mają pewne domeny, które się nazywają dead domains, czyli domeny śmierci, gdyż poprzez te domeny łączą się one bezpośrednio z proteazami apoptotycznymi. I tak na przykład receptory liganda FAS bądź też receptory czynnika nekrozy nowotworów TNF-u łączą się z prokaspazą 8. Związanie ligandu i aktywacja kompleksu prowadzi do aktywacji prokaspazy 8. Aktywna kaspaza 8 może aktywować nieaktywną kaspazę trzecią, przekształcając ją w aktywną kaspazę trzecią i ta wykona proces egzekucji apoptozy. W zależności od tego, jaki jest poziom białek wywołujących apoptozę w komórkach, istnieją jak gdyby dwa szlaki. Jeżeli w komórkach jest dużo prokaspazy 8, inicjowany jest zwłaszcza ten szlak i to prowadzi do dość szybkiego uruchomienia procesu apoptozy. Jeżeli w komórkach kaspazy 8 jest mało, dochodzi do zjawiska trochę innego. Kaspaza 8 aktywna przecina białko bit, tworząc fragment, który się nazywa truncated bit, czyli uszkodzony bit. To białko ma zdolność wbudowania się i oddziaływania na mitochondria, a trzeba tutaj zaznaczyć, że mitochondria, jak później jeszcze powiem, pełnią bardzo ważną rolę w procesie decydowania o losach komórki. Mitochondria są strukturą, organellą, która w największym stopniu dostarcza komórce energię do wszystkich procesów życiowych. Jeżeli cokolwiek upośledzi funkcję mitochondriów, wydostają się z nich białka, które normalnie w prawidłowych warunkach są w środku, takie jak na przykład cytochrom C oraz białko AIF, apoptosis inducing factor. I wówczas, kiedy te białka się wydostaną, łączą się z różnymi białkami cytoplazmatycznymi, takimi jak APAF1 czy prokaspaza 9 i tworzą złożony kompleks, który aktywuje kaspazę 3 i aktywuje pozostałe procesy apoptozy. To są takie dwie podstawowe ścieżki, poprzez które czynniki zewnętrzne mogą uśmiercić komórkę, która na to zasługuje, która powinna być wyeliminowana. Ten proces może być zresztą włączony inną ścieżką, ale o tym jeszcze za chwilę. To, o czym warto powiedzieć, to że ponieważ
kaspazy są tak szalenie ważne w uśmiercaniu komórki, w komórce istnieje system zabezpieczający przed ich nieprawidłowym uruchomieniem. I tak na przykład w komórce istnieją białka zwane JAP, inhibitors of apoptosis, inhibitory apoptozy, które hamują kaspazy. Kaspazy nie powinny być w nieprawidłowej sytuacji uruchomione i komórka ma taki system, który ją przed tym broni. Okazuje się, że jeżeli komórka już ma umrzeć, to z mitochondriów wydostaje się także białko nazywane smak diablo, które unieczynnia inhibitora apoptozy i w ten sposób kaspazy mogą działać. Istnieją także sensory wewnętrzne, sensory tego, że komórka jest uszkodzona. I tak na przykład, jeśli w komórkach dojdzie do uszkodzenia DNA w wyniku bardzo wielu procesów, naświetlania, Państwo wiedzą na pewno, że promieniowanie ultrafioletowe może bardzo uszkadzać DNA. Otóż jeśli takie DNA uszkodzone się w komórce pojawi, istnieją systemy kinazy, które to uszkodzone DNA rozpoznają i w wyniku działania tych kinaz, kinaz zależnych od DNA, kazeinowej kinazy drugiej, kinazy ATM, dochodzi do akumulacji białka P53, który jest supresorem nowotworów. To jest czynnik transkrypcyjny, który nazywany jest strażnikiem genomu, bo odpowiada na każde uszkodzenie genomu. Oczywiście w interesie komórki jest to, żeby genom był prawidłowy, żeby nie przekazywać dalej uszkodzonego genomu. I to białko czuwa nad tym, żeby rozpoznać uszkodzenie, a następnie zaktywować ekspresję pewnych genów. I jeżeli przyjrzymy się, jakie geny są aktywowane, zauważą Państwo, że tym genem może być na przykład gen CD95, który koduje receptor zaangażowany w proces apoptozy. Im więcej takiego receptora, tym łatwiej uruchomić proces apoptozy. Może to być białko BAX, o którym, jak później powiem, ma zdolność wbudowania się w błonę mitochondrium i upośledzania funkcji. Jeżeli mitochondria są nieaktywne, uruchamia się proces apoptozy. Czyli proces apoptozy może być uruchomiony nie tylko poprzez czynniki zewnętrzne, które działają na komórkę, ale może być też uruchomiony poprzez czynniki wewnętrzne, gdyż komórka działa niejako w sposób altruistyczny. Dlatego apoptoza nazywana jest czasem altruistycznym samobójstwem, bo komórka, która jest uszkodzona, zabija sama siebie, żeby nie czynić szkody innym komórkom. Chciałabym Państwu pokazać przykład naszych własnych badań, które właśnie pokazują, że bardzo często jest tak, że czynnik, który ma wywołać śmierć komórek, indukuje ekspresję genów, których produkty uczestniczą w zabijaniu komórki. I tak na przykład w komórkach glejaka, na których pracujemy, czynnik apoptotyczny indukuje ekspresję genu kodującego białko cytotoksyczne. Ponieważ te komórki mają receptor, wzrost liganda cytotoksycznego doprowadzi do uśmiercenia komórki nowotworowej. Tu mamy przykład sytuacji, kiedy na te same komórki, komórki glejaka, działamy promieniowaniem ultrafioletowym, lekiem przeciwnowotworowym adriamycyną, bądź też lekiem, który my uważamy za bardzo skuteczny lek antynowotworowy. Otóż proszę zauważyć, że w tych samych komórkach, na które działamy innymi substancjami, w jednym przypadku może dojść do wzrostu ekspresji genu kodującego ligand cytotoksyczny, natomiast w innym przypadku może dojść do wzrostu ekspresji genu, który koduje receptor. Wzrost ekspresji receptora jest też wystarczający, żeby uruchomić kaskadę kaspaz. Ta sytuacja pokazuje, na jak wiele sposobów różne bodźce indukujące śmierć komórek, na przykład nowotworowych, mogą wykorzystywać ścieżkę apoptozy do tego, żeby indukować śmierć komórek. Szczególną rolę w przekazywaniu sygnału do apoptozy odgrywają mitochondria. Tak jak powiedziałam, mitochondria są tą organelą, która dostarcza energii niezbędnej do wszelkich procesów życiowych. Normalnie w mitochondriach pewne białka znajdują się w środku i przy prawidłowym funkcjonowaniu, przy dostarczeniu odpowiedniej porcji energii, błona mitochondrialna ma potencjał, który zamyka różne cząsteczki w środku. Otóż okazuje się, że jeżeli na mitochondria działają bodźce, które
teoretycznie są szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, ceramid albo bardzo duży wzrost poziomu jonów wapnia, dochodzi do zaburzenia funkcji mitochondriów. I teraz w zależności od tego, jak silne jest to zaburzenie, komórka może umrzeć albo na drodze nekrozy, albo na drodze apoptozy. Okazuje się, że jeżeli te czynniki proapoptotyczne zaburzają funkcję mitochondriów, mitochondria nie mają energii i dochodzi do spadku potencjału na błonie mitochondrialnej. W wyniku tego cząsteczki, które normalnie są w środku, wydostają się na zewnątrz. Taką cząsteczką jest na przykład cytochrom C, który po połączeniu z kaspazą 9 tworzy apoptosom, który uruchamia proces apoptozy. I teraz jeśli to zaburzenie funkcji mitochondriów jest bardzo silne, dochodzi do dużo głębszych zmian, to znaczy dochodzi nie do przejściowego, tylko do całkowitego spadku produkcji energii. W związku z tym spada potencjał błony mitochondrialnej, bo mitochondria nie są w stanie go utrzymać. Do środka dostaje się woda, mitochondria pękają, a komórka pozbawiona podstawowego jak gdyby urządzenia, które zapewnia podaż energii, umiera. I w tym momencie wyniki większości badań zdają się wskazywać, że rzeczywiście od tego, w jaki sposób bodźce proapoptotyczne upośledzają funkcję mitochondriów, będzie zależał ten szlak, który potem zostanie uruchomiony w komórkach. Mechanizmów, poprzez które funkcje mitochondriów mogą być zaburzone, jest bardzo wiele. Jednym z genów, który został opisany przez zeszłorocznego noblistę Roberta Horwitza, był gen CED9, gen determinujący śmierć, który był negatywnym regulatorem apoptozy unicienia. Okazuje się, że w komórkach ssaczych jest dokładnie bardzo podobny odpowiednik w postaci białek z rodziny BCL2. Otóż okazuje się, że jeżeli w komórkach dojdzie do wzrostu poziomu pewnych białek, na przykład białek BAX, to białka te mają zdolność do tworzenia ze sobą, do oddziaływania między sobą i mają zdolność do tworzenia porów w błonie jądrowej. Otóż to białko ma zdolność migrowania do błony mitochondrialnej, tworzenia z innymi białkami, jeśli jest ich odpowiednio dużo, porów, i przez te pory wydostają się z mitochondriów cząsteczki, które potem aktywują apoptozę. Oczywiście w komórkach istnieją też takie białka, na przykład BCL2, które mają zdolność wyłączania negatywnej funkcji takiego białka jak BAX. Bo białka z rodziny BCL2 mają zdolność do tworzenia między sobą dimerów. Jeżeli jest dużo białek BAX, to tworzą one dimery między sobą. Jeżeli w komórkach jest bardzo duża ilość białka BCL2, łączy się on z BAX, w związku z czym BAX nie może tworzyć porów. I w tym momencie białko BCL2 działa jako czynnik, który hamuje apoptozę. Należy tu powiedzieć, że na przykład białko BCL2 jest protonkogenem. I jeżeli w wyniku mutacji, tak jak to ma miejsce w białaczkach, dochodzi do bardzo wysokiego poziomu ekspresji białek BCL2 w komórkach, to one mogą zahamować apoptozę indukowaną przez bardzo wiele czynników. I podwyższony poziom białka BCL2 jest jednym z mechanizmów, poprzez który komórki nowotworowe bronią się przed indukcją apoptozy. Białka z rodziny BCL2 mogą na wiele różnych sposobów regulować funkcję mitochondriów. W mitochondriach istnieją na przykład kanały, które są utworzone przez białka czysto mitochondrialne, i białka BAX mogą wpływać na funkcję takich kanałów. Jeżeli tych białek jest dużo, mogą powodować otwieranie się kanałów i znowu zaburza to funkcję mitochondriów i umożliwia wypływ białek, które indukują apoptozę. Czasami jest też tak, że poziom białek apoptotycznych z rodziny BCL2 jest tak duży, że powstają nie tyle pory, co wręcz kanały w błonie mitochondrialnej, poprzez które zupełnie nieselektywnie, w sposób niekontrolowany przepływają różnego typu cząsteczki. To obrazuje Państwu, na jak wiele różnych sposobów białka proapoptotyczne i antyapoptotyczne mogą ze sobą reagować.
To jest znowu przykład z naszych badań, który pokazuje, że rzeczywiście białka takie jak BAKS migrują do mitochondriów. W komórkach nietraktowanych białko BAKS jest po prostu, występuje w postaci punkcików rozrzuconych w cytoplazmie. W komórkach, które uległy apoptozie, ono ma bardzo specyficzną lokalizację. Jeżeli w tych samych komórkach uwidocznimy mitochondria, widzą Państwo, że ta lokalizacja BAKS i mitochondriów jest taka sama, co oznacza, że w komórkach apoptotycznych rzeczywiście białko BAKS idzie do mitochondriów, tworzy tam pory, poprzez które wydostają się czynniki proapoptotyczne do cytoplazmy i wykonują proces egzekucji apoptozy. To, o czym powiedziałam, obrazowało Państwu, w jaki sposób sygnały proapoptotyczne, zewnątrzkomórkowe bądź też wewnątrzkomórkowe, niezależnie od swojej natury, mogą indukować dość podobny sposób śmierci komórek. Wydaje się, że faza egzekutorowa, ta bezpośrednia faza proteolizy, degradacji różnych elementów komórkowych, jest bardzo podobna, niezależnie od tego, jaki bodziec proapoptyczny został użyty do wywołania apoptozy. I tutaj należy zwrócić na pewną, należy zwrócić uwagę na pewien bardzo typowy, na pewien nowy aspekt. Otóż do niedawna wydawało się, że komórki apoptotyczne są eliminowane przez fagocyty w sposób bierny. To znaczy komórka jest apoptotyczna i komórki muszą ją jakoś wyeliminować. W tym momencie wydaje się, że jest to proces aktywny, że komórka apoptotyczna sama daje sygnał komórkom sąsiednim, że należy je wyeliminować. Wyniki badań właśnie z laboratorium laureata Nagrody Nobla, Roberta Horwitza, w którym opisano, jak przebiega program śmierci unicienia, pokazują nam, wytyczają nam kierunek myślenia, jak to może przebiegać w komórkach wyższych. I na przykład wiadomo, że w wyniku aktywacji caspas, bo unicienia też są caspazy i w dodatku są to odpowiedniki tych caspas, które są u organizmów ludzkich, dochodzi do określonych zmian morfologii komórki i degradacji DNA. Okazuje się, że poprzez produkt genu CET7 komórka, która ma zamiar umrzeć, wysyła sygnał zjedz mnie do komórki sąsiadującej. Komórka sąsiadująca odbiera ten sygnał i wydziela białka, które ułatwiają degradację resztek komórki umierającej. Co ciekawe, jest to proces niezmiernie konserwatywny. Już tamta rycina pokazywała Państwu, że istnieje pewien zestaw białek, które właśnie odpowiadają za rozpoznanie komórki apoptotycznej i za jej eliminowanie. Okazało się, że u ssaków jest dokładnie tak samo. Komórka apoptotyczna, między innymi przez to, że na jej powierzchni gromadzi się fosfatydyloseryna, daje sygnał do receptorów, które są na powierzchni komórki fagocytującej, są to tak zwane scavenger receptors i receptory fosfatydyloseryny, daje sygnał, że należy ją zjeść. Te receptory i odebrane przez komórkę fagocytującą sygnały są przekształcane przez kompleks białek. To jest takie małe białko G-RAC. To są białka towarzyszące, które adaptorowe, które aktywują białko RAS. Otóż jeżeli to białko zostanie zaktywowane, ono spowoduje takie zmiany w cytoszkielecie komórki i w migracji komórki, że komórka fagocytująca opłaszczy komórkę apoptotyczną i w wyniku opłaszczenia dochodzi do aktywnej eliminacji komórki apoptotycznej. U Cenorhabditis elegans wykryto dokładnie bardzo zbliżone odpowiedniki tych genów, których produkty są odpowiedzialne za zmiany komórki, za aktywację komórki fagocytującej i za eliminację komórki apoptotycznej, co pokazuje, że nie tylko mechanizm programu genetycznego śmierci i egzekucji śmierci, ale także nawet mechanizm eliminacji z organizmu komórek apoptotycznych jest szalenie konserwatywny i został wymyślony na dość wczesnym etapie rozwoju. Dziękuję bardzo.